Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, przyszła do mnie paczka. Pierwsza paka od firmy Yokushi. I pierwszy raz, słuchajcie, będzie taki unboxing, gdzie ja muszę otworzyć paczkę. Z tej paczki coś wyjmę, bo jest coś w tej paczce jakby dla mnie, powiedzmy, takie top secret dla beta testerów i na razie nie mogę wam tego pokazać, więc będę musiał pakę otworzyć, coś z niej wyjąć, a później wam pokażę dalszą jakby część, co się w paczce znajduje. Dobra, mamy książeczkę Yokushi z różnymi produktami, jakie firma Yokushi ma w swojej ofercie. Taką, słuchajcie, broszurkę. Troszeczkę wypełnienia. Teraz cięcie. Dobra, co miałem wyciągnąć, to wyciągnąłem. Teraz lecimy z dalszą częścią. Dostałem, słuchajcie, od firmy Yokushi podłoże Iban Soil. Założymy sobie jedno krewetkarium, słuchajcie, na tym podłożu. Jestem ciekawy, jak będzie się sprawowało. Tą rzecz, którą wyjąłem, którą nie mogę wam na ten moment pokazać, pewnie się za jakiś czas dowiecie, jeżeli firma Yokushi stwierdzi, że wszystko jest petarda i można to wprowadzać na rynek, więc na pewno na moim kanale o tym wam opowiem, pokażę i tak dalej. Ale tu wam mogę pokazać Yokushi podłoże znane, bardziej dla roślinniaków. Nie wiem, jak to się sprawdza u krewetek. Sam jestem ciekaw, zaleję, słuchajcie, na tym podłożu krewetkarium. Zobaczymy, przekonamy się. Kolejną, słuchajcie, rzeczą to są bakterie też firmy Yokushi. Yokushi Szłoka. Nie wiem, czy to tak się wymawia. Yokushi Szłoka. I to są bakterie, na których też sobie, słuchajcie, postawimy z ciekawości jeden zbiorniczek. Na pewno ten na podłożu Yokushi, więc taki sobie zestaw zrobimy. Ale słuchaj, najważniejsza rzecz, jaką chcę wam pokazać, która się znajduje tutaj na dnie tego kartonu i na tym mi jakby najbardziej zależało, to są, słuchajcie, rośliny. Rośliny od firmy Yokushi. Mamy tych roślinek, słuchajcie, 5 pudełeczek. Tutaj, słuchajcie, z takich roślin, które mi tutaj firma Yokushi podesłała, mamy Hemianthusa Kube, mamy Micratheum Umbrosum, Hydrocotyle Japan i Monte Carlo. I to, słuchajcie, trafi do nowo założonych moich dwóch krewetkarii. Ale słuchajcie, co jest z tymi roślinami takiego wow? I dlaczego mi zależało, żebym mógł te roślinki od firmy Yokushi wam pokazać? Otóż, moi drodzy, do tej pory, jeżeli chodzi o rośliny, to mieliśmy rośliny albo takie prosto z wody, trzymane w zbiornikach, na których, które były albo obciążone jakimiś takimi owiołowymi obciążnikami, albo jakimiś kamykami. Często, gęsto, mocno jakby też w takiej jakby wacie, nie wiem jak to się fachowo nazywa, gdzie było trzeba to ładnie wyskubywać, oczyszczać i tak dalej. Teraz w wielu sklepach mamy rośliny w takich kubkach, które są w żelu, w takiej pożywce żelowej, gdzie też musimy to oczyścić i posadzić sobie rośliny w podłożu. Rośliny w podłożu i tak muszą się nam ukorzenić. A teraz, słuchajcie, to firma Yokushi wprowadza na dużą skalę rośliny, które są, słuchajcie, posadzone już w podłożu Yokushi. One są już ukorzenione, są posadzone w podłożu, rosną w podłożu i wy kupując od firmy Yokushi czy w sklepie, który będzie sprzedawał te produkty firmy Yokushi, dostajecie produkt, który, słuchajcie, już jest posadzony w podłożu. Który już jest posadzony w podłożu Yokushi, w podłożu aktywnym, takim Yokushi. Wystarczy wyciągnąć tą roślinkę z kubeczka i razem z tym podłożem wsadzić do swojego zbiornika.
gdzie chcecie posadzić dane rośliny. Rośliny już są zaadaptowane, już są ukorzenione. Zresztą zaraz wam to pokażę, słuchajcie, z bliska. My, krewetkomaniacy, przeważnie stosujemy w swoich zbiornikach z krewetkami bucefalandry, jakiegoś anubiasa, jakiegoś wątrobowca, oczywiście mchy różnego rodzaju. I tak to mniej więcej wygląda, nie? Ja nigdy jakby też nie używałem tego typu roślin, to będzie mój pierwszy raz, kiedy one trafią do mnie, do zbiorników, ale zależało mi na tym, żeby wam pokazać, bo to jest nowość na naszym rynku. Jak wygląda to, co nam oferuje firma Yokushi. Tu mamy akurat hydrokotyle Japan, oczywiście paszport roślin, ale to jest, słuchajcie, ważne. Mamy podłoże aktywne w tym miejscu. Rośliny, zobaczcie, są ładnie ukorzenione w tym podłożu. Rośliny rosną już w tym właśnie podłożu. I co my, słuchajcie, musimy zrobić, to nic innego, jak tylko taką roślinę razem z tym podłożem przełożyć do naszego zbiorniczka, wsadzić to do naszego podłoża. I już. I jest to bardzo proste. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie i co moim zdaniem najważniejsze, że rośliny już są, zobaczcie, jak ładnie ukorzenione w podłożu aktywnym. Fajnie, fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, jak to się też u mnie przyjmie, z tego względu, że wiadomo, w zbiornikach krewetkowych, tak jak u mnie, to oświetlenie jest, jakie jest. Aczkolwiek, jeżeli będę widział, że tym roślinom to światełko, które ja mam, a mam światło, wiecie jakie, nic specjalnego, więc dołożymy im coś fajniejszego, żeby to rosło, żeby się rozrastało, nie? Mówię, no to trafi do dwóch albo do trzech nowo założonych zbiorniczków. Jeżeli będzie taka konieczność, to nawet jestem w stanie dołożyć do tego oświetlenia, które mam, jeszcze jedną belkę, taką bardziej plant, która zrobi tym roślinom bardziej dobrze, nie? Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Dobra, otwórzmy sobie i zobaczmy z bliska. No rośliny w mega stanie, w mega, mega ładnie wyglądają, zielone, zobaczcie, no super, nie? Naprawdę, naprawdę fajnie i na tym mi zależało, nie? Zaraz sobie to jakoś postaram się wyciągnąć, tak żeby tego nie zniszczyć. Zobaczcie. Już w podłożu aktywnym, wilgotnym macie ukorzenione rośliny i razem z tym podłożem wkładacie sobie do swojego zbiornika. Czy tak w całości, czy rozdzielając je na dwie, trzy mniejsze kępy i wkładając to do zbiorników, nie? Bardzo fajna opcja. Wydaje mi się, że to dużo, dużo ułatwia, szczególnie jeżeli chodzi o ukorzenienie się tych roślin, adaptację w nowym zbiorniku i tak dalej, nie? Bardzo dobre, sensowne i dużo ułatwiające rozwiązanie. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym sądzicie, dajcie znać. Ja też nie jestem jakimś znawcą, jeżeli chodzi o roślinność i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że jeżeli bym miał do wyboru rośliny tradycyjne, takie z kamykami, obciążone jeszcze jakimś takim drutem ołowianym i wszystko zapakowane w tą watę, którą później trzeba skubać, ładnie oczyszczać, albo rośliny, które są w żelu, gdzie nawet wydaje mi się, że na sklepie, jeżeli takie rośliny w takim żelu leżą troszkę dłużej, to ten żel później się robi taka ciapka z tego żelu. Wydaje mi się, że tutaj będzie to o wiele lepiej, no i o wiele łatwiej. Więc jeżeli ja bym miał wybierać, to na pewno bym wybierał coś, co jest już ukorzenione w danym podłożu aktywnym i my sobie możemy to tylko wyciągnąć, przełożyć i mamy to posadzone, nie? Więc ja też tak się postaram zrobić. Dobra, mam tutaj, słuchajcie, jeden zbiornik, tutaj mam drugi zbiornik. Oczywiście one są nie na podłożu Yokushi, żebyście mieli tą świadomość. Kolor będzie się też troszeczkę różnił, bo tutaj mam pewnie na Master Soilu założone. Ale chodzi mi o sam fakt, nie? Że ja bym sobie...
Poszło to, słuchajcie, całkiem nieźle, aczkolwiek o wiele łatwiej będzie nam sadzić te rośliny w momencie, kiedy zakładamy zbiornik, nie? Jeżeli mamy wodę napełnioną, tak jak ja mam teraz napełnione zbiorniki i wyciągając tą roślinkę razem z tym podłożem i wkładając, to w momencie, kiedy ona dostaje dużo wody, to jakby to podłoże też nam się obsypuje i jest ciężko w tym momencie nam dobrze to posadzić, nie? Ale w momencie, kiedy, a w momencie, kiedy zakładamy zbiornik, to wtedy jest to o wiele łatwiej. Tak mi się wydaje, że tak to będzie o wiele łatwiej sadzić te rośliny w momencie, kiedy tylko sobie zwilżymy to podłoże, żeby było wilgotne, ale żeby nie było wody. Wtedy obsadzamy sobie tymi roślinami właśnie zbiornik i następnie dopiero powolutku zalewamy. Tak będzie na pewno łatwiej niż tak, jak ja teraz zrobiłem, że wyciągnąłem i tu wkładając, bo w momencie, kiedy wkładam tą roślinę i pcham razem z tym podłożem, to podłoże dostaje dużo wody, jakieś tam ciśnienie i tak dalej i jakby te, część tego podłoża się nam obsypuje i tak z tych korzeni i wtedy musimy to sobie w taki sposób sadzić. Szybko muszę krewety z jednego zbiornika przełożyć do nowo założonego zbiornika, który już dojrzał i już jest gotowy i założymy sobie, słuchajcie, zbiorniczek na tym podłożu Yokushi Iban Soil na tym, plus te bakterie z firmy Yokushi, które też do mnie przyszły i zrobimy sobie taki zbiornik, słuchajcie, nie miałem tego w planach, ale patrząc na to, że będzie mi łatwiej po prostu sadzić te roślinki w podłożu jeszcze bez wody, to tak, słuchajcie, zrobimy. To podłoże, te rośliny trafią, trafią do jednego z moich zbiorników, tylko szybko muszę przerzucić krewetki z jednego zbiornika do drugiego, zrobić restart i widzimy się za chwilę. Teraz, słuchajcie, wyławianie krewetek. Zbiornik stary z krewetkami Dragon Blood. I te krewetki Dragon Blood trafiają do nowego, zupełnie nowego zbiornika, który jest tutaj przyszykowany. I co ciekawe, że tutaj zbiornik, to jest pierwszy mój zbiornik na podłożu Help, nie? I Dragon Bloody z Master Soila trafią na tego Helpa, a tutaj ten stary zbiorniczek, który ma 1,5 roku, to sobie go zrestartujemy i wrzucimy właśnie na Yokushi. I w tym podłożu Yokushi posadzimy sobie też te roślinki właśnie od firmy Yokushi. Także to będzie taki, taki zbiornik Yokushi. Bakterie Yokushi, podłoże Yokushi, rośliny Yokushi. Jeszcze krewetki jakieś Yokushi i będzie komplet. Dobra, krewety chyba wszystkie wyłowione. Teraz spuszczam wodę z zbiornika. Zaraz go wezmę pod szlauf na ogródek, żeby go dobrze opłukać. I zrobimy szybko na nowo. Damy troszkę większą warstwę podłoża, bo z racji tego, że tutaj mają być roślinki posadzone, to też bym nie chciał, żeby tego podłoża było tak jak tutaj, wiecie, 0,5 centymetra czy centymetr, nie? Więc zrobimy zbiorniczek tak, no, ze 3 cm podłoża, 4. Posadzimy sobie roślinki. Ewentualnie nad tym zbiornikiem, jak tu będę miał rośliny posadzone, to tylko nad tym jednym zbiorniczkiem doświetlę jakąś lepszą lampką, nie? Żeby tutaj te roślinki miały też dobrze, a nie tak ciemno, jak jest w zbiornikach, nie? Ale to zobaczymy, jak będzie po prostu. Dobra, słuchajcie, zbiorniczek wyczyszczony. Wracając jeszcze do podłoża Yokushi. Ja nie wiem, czy to jest dobre podłoże dla krewetek. Nigdy tego podłoża nie miałem. To jest pierwszy, będzie mój zbiornik, który sobie zalejemy na tym właśnie podłożu. Gdzieś tam pytałem hodowców, którzy widziałem, że zakładali na podłożu Yokushi dla krewetek, to zdania są podzielone. Ale że ja, słuchajcie, sam się lubię przekonać na własnej skórze, więc miło naprawdę ze strony firmy Yokushi, że podesłała mi dla testów to podłoże. Oczywiście wynikami się z wami podzielę, podpiszemy sobie ten zbiorniczek Yokushi Shrimp Tank. No i będziemy obserwować, nie? Jak się na tym podłożu zachowuje ten zbiornik, nie? Pierwsze, słuchajcie, co zrobię? Rozsypiemy sobie te bakterie. Jestem ciekaw, czy tutaj... co tu jest ciekawego napisane? Poczekaj. Instrukcja bezpieczeństwa, przechowywać. Jest informacja, że na każde 50 litrów jedna płaska łyżeczka. Czyli ja tutaj bym tak naprawdę musiał rozsypać pół takiej łyżeczki. Zobaczymy w ogóle, jak to wygląda. Te bakterie. A, łyżka jest dosyć spora. To okej. Okay. Myślałem,
łyżeczka jest mała. A tutaj zobaczcie, mamy 1 gram i 2 gramy. Taką mamy łyżeczkę, a jest 1 gram na 50, nie? Więc ja sobie pół takiej łyżeczki rozsypię. To jest, słuchajcie, w formie takiego proszku, zobaczcie. W formie takiego białego proszku. Ja sobie wezmę połowę tej łyżeczki i sobie tutaj rozsypię. Dobra, tu mamy bakterie. Bakterie mamy rozsypane. Teraz sobie całość przysypiemy podłożem. Ale tu będzie zbiornik, słuchajcie. Nigdy chyba nie zakładałem tak niewielkiego zbiornika, sypiąc 4 litry podłoża, nie? Pokażę wam, słuchajcie, w ogóle jak to podłoże wygląda. Jest bardzo ciemne i o bardzo nieregularnym kształcie, nie? Czyli występują, słuchajcie, i granulki większe, i granulki mniejsze. Zrobiłem specjalnie taką grubą warstwę podłoża, dlatego właśnie, żeby to był tylko zbiornik właśnie na jokuszy, nie? I teraz, słuchajcie, ja to sobie delikatnie przykryję, delikatnie zaleję wodą RO, to podłoże. Zaleję delikatnie wodą RO, żeby ono było wilgotne. I sobie wtedy powsadzamy te roślinki, nie? Pompa. Odpalimy pompę moim magicznym pilotem. I powoli sobie, powolutku, żeby tutaj jakby nie wzburzyć tego podłoża. Ja tutaj naleję tylko tyle, żeby to podłoże było takie, wiecie, wilgotne, mokre i żeby fajnie było można w nim zasadzić rośliny. Podłoże, powiem wam, że na razie no, nie miałem nigdy styczności z podłożem Yokushi. Co mi się podoba, to, że nie jest idealne, równe kuleczki. Niektóre takie podłoża były, szczególnie, ja wiem, jak pamiętacie, podłoże JBL-a, JBL Shrimp Soil, to tam te kuleczki wszystkie idealne są, nie? Ładniutkie, okrągłe i tak dalej. A tu jest tak, wiecie. Dobra, chyba tyle, słuchajcie, wystarczy. Ono się zrobiło takie... Dobra. Mogło być w sumie troszeczkę mniej, troszeczkę przegapiłem, rozgadałem się z wami. Ale jest minimalnie przykryta tylko ta warstwa podłoża, jest troszeczkę za dużo tej wody. I teraz, słuchajcie, te roślinki. Posadzę sobie w takich kubkach Monte Carlo, słuchajcie. Takie rzeczy, słuchajcie, w krewetkarium to się nie zdarza, nie? Zobaczcie, Monte Carlo już ładnie ukorzenione. Zobaczcie, jak korzonki ładnie widać. Mam nadzieję, że to widzicie. Będzie o tyle mi łatwiej, że zrobię tylko dziurkę. Kurde, powiem wam, że bajka, nie? Poczekajcie, chodźcie tutaj, zrobię inne ujęcie, żebyście lepiej widzieli. No, powiem wam, że takiego ujęcia to jeszcze u Chopina nie było, nie? I zobaczcie, jak fajnie. I już Monte Carlo posadzone w takiej kępie, nie? Teraz sobie weźmiemy Hemiantusa, kubę. Też, słuchajcie, go wyciągniemy. Już ładnie ukorzeniona roślinka i zrobimy sobie w tym miejscu otworek. O! Zobaczcie, fig i już jest posadzone, nie? No masakra, bo powiem wam, że jestem zaskoczony. Bardzo fajnie, podoba mi się. Też nie wiem, nie jestem jakimś super znawcą, czy nie będzie za dużo, nie? Aż tyle do jednego akwarium. Więc może sobie jeszcze posadzimy z tyłu, na tył damy hydrokotyle Japan. Też zobaczcie, ładnie ukorzenione, korzonki widać. Ekstra, no to jest, powiem wam, że spoko opcja. Zrobimy sobie tutaj otworek. I tutaj wsadzimy, o. Zostawimy tak, mam jeszcze jedno, ale nie chcę jakby przesadzić. Nie chcę, żeby tu było
nie wiadomo ile tych roślin, bo to wiadomo, się zacznie szybko rozrastać i później będzie trzeba rwać, więc ja sobie, tutaj mi została jeszcze jedna roślina, to ją sobie gdzieś posadzimy do innego zbiornika, chyba że ją na chwilę zostawię, a mam w planach zakładać na dniach kolejne dwa akwaria, więc sobie wrzucimy może do tamtego akwarium tą kolejną roślinę, żeby tutaj nie przedobrzyć, żeby nie było ich za dużo. Ale wydaje mi się, że fajne. Napiszcie koniecznie w komentarzu, co o tym, co o takim rozwiązaniu sądzicie, nie? W takich właśnie, że rośliny są od razu wysyłane, ukorzenione już w podłożu aktywnym. Wystarczy przełożyć je, wsadzić i tyle. Dobra, teraz słuchajcie, to na spokojnie na regał zalejemy. Mówię, dodaliśmy tych bakterii z Yokushi, też jestem ciekaw, jak to będzie. Zalewamy wodą Ero. Mineralizuje oczywiście Squaldropa GH plus LC Shrimp. Zalewamy Ero, mineralizacja i niech sobie spokojnie zbiorniczek dojrzewa. Oczywiście jeszcze filtr muszę zamontować i to wszystko. Także tak to się, słuchajcie, prezentuje. No dobra, więc powolutku nalewamy. Kurz, właśnie jak na bogato, nie? Widać, że człowiekowi się powodzi. Normalnie, patrzcie, pół centymetra. Tutaj nawet szybę widać, a tutaj patrzcie jak na bogato. Ale to jest bajer. Kurczę, wsadzone roślinki, nic wam nie wypływa, nic się z tym nie dzieje. No, petarda. Nie jestem jakiś, wiecie, roślinnoholikiem. Jakoś tam super też się nie znam i jakby nie przeżywam tego tak bardzo. Ale wydaje mi się, że dla osób, które sadzą rośliny, które szczególnie takie rośliny drobne, trawnikowe, wiecie, takie, gdzie te korzonki są naprawdę bardzo, bardzo małe, bo wiadomo, duża roślina z dużym układem korzennym, to nie ma problemu, sobie to wsadzimy i jest super ekstra, nie? Nic się nie dzieje. Ale takie drobne roślinki właśnie jak tutaj, które ja mam, to na pewno gdybym chciał sadzić je tak, wiecie, z jakiegoś żelu czy tam z czegoś, to wydaje mi się, że to by było bardzo uciążliwe, nie? One by się tam nie złapały tego podłoża dobrze, by to wypływało, by było trzeba, no nie wiem, no też aquascaperzy i tak dalej mają swoje techniki, wprawę i tak dalej, ale ja wydaje mi się, żebym miał z tym większy problem niż wyciągnąć, słuchajcie, roślinkę z takiego pudełeczka, która jest już ładnie ukorzeniona w podłożu, wyciągnąć i wsadzić, nie? No to jest, kurczę, bajka, nie? To jest po prostu, no... Chciałoby się opowiedzieć debilooporne, nie? Naprawdę fajnie. No zobaczymy, no jestem ciekaw w ogóle, jak to podłoże będzie. No kiedyś wszyscy tylko używali jednego podłoża dla krewetek, później były inne podłoża i też krewetki sobie dobrze na tym radziły. Ja swego czasu bardzo sobie zachwalałem też podłoże JBL-a i tak dalej. Teraz do tej pory, słuchajcie, już prawie 3 lata mam zbiornik z Raccoon Tigerami na jakimś totalnie roślinnym podłożu, takim, nawet nie wiem jaka jest jego nazwa, nie? I się sprawdza super. A Yokushi tego podłoża nigdy nie miałem, więc się przekonam. Na pewno bardzo ładnie wygląda, jest mega ciemne, bardzo, bardzo ładnie wygląda i jestem ciekaw jak będzie się sprawowało. I na takim podłożu, słuchajcie, jakieś PRL-ki biało-czerwone mega by wyglądały, nie? A w ogóle jakieś Snow White'y całe białe, to w ogóle petarda. No nic, dobra. To się, słuchajcie, zalewa. Zaleje się do końca, odpalimy filtrację. No i będziemy kończyć, no. Ja tutaj sobie podpiszę, że to jest Yokushi Shrimp Tank, żebym wiedział, że wszystko jest na Yokushi, oprócz oczywiście mineralizatora, nie? I będziemy tak sobie ten zbiornik prowadzić. I na pewno będę was informował co jakiś czas, co dalej z nim. Zostawię, tak jak mówię, na 3 tygodnie będzie sobie dojrzewał. Jeżeli światełka będzie za mało, to na pewno tutaj dołożę jakieś takie światło bardziej plant, żeby troszeczkę tym roślinkom zrobić dobrze, nie? Albo słuchajcie, od razu trzeba działać szybko. Szybko lampkę załatwiłem. Mam tego w swoich gratach całą masę i zobaczcie, zapalimy lampkę z Aquaela planta. O, patrzcie, ile światła się zrobiło. Nie będę tego światła cały czas palił. To światło będzie tylko odpalane w momencie na jakieś 3-4 godzinki dziennie, nie? 3-4 godzinki dziennie będę zapalał sobie tą lampkę, a tak będzie po prostu oświetlane standardowym oświetleniem, jakie mam nad wszystkimi krewetkariami, nie? Ale różnica kolosalna, zobaczcie.
No, kurczę, fajnie, dobra. Także to by było, słuchajcie, na tyle. Zbiorniczek zalany, filtrację zaraz odpalę. Niech sobie spokojnie 3, nawet 4 tygodnie dojrzewa. Zobaczymy, jak te rośliny będą się rozrastać. Jestem sam tego ciekaw. 3 takie kubki mam posadzone. Mówię, cały zbiornik to będzie zbiornik Yokushi. Yokushi bakterie, Yokushi rośliny, Yokushi podłoże i mineralizacja Squaldropu GH plus LC Shrimp. Także to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć. Zostawcie komentarz, jeżeli film Wam się podobał i koniecznie napiszcie, co sądzicie o tych roślinach tego typu, które są sprzedawane już ukorzenione w podłożu. Trzymajcie się. Cześć.